Niezwykły reżyser, poeta i magik polskiego kina. Opowie nam tym razem o wolności, balecie, o swoich kinowych korzeniach sprzed wieków i o swoim najnowszym filmie Serce, serduszko. Jan Jakub Kolski. Poczekaj, nie pchaj mnie. Jest wesoło, a czasem k***sko smutno. Przez kogo by nie było bliżej do Pana Boga, to warto na niego zwrócić uwagę. Sądzę, mój drogi, że jesteś po prostu idiotą. Czym dla Pana jest wolność? Wie Pan, wolność to jest stan ducha. I ona w niewielkim stopniu zależy od tego, co jest dookoła. Mówi Pan 11 listopada. A ja słyszę tę zadymę na Placu Niepodległości koło stadionu, a chciałbym słyszeć na przykład dźwięk krzyży walecznych mojego dziadka Jakuba, który był przy Piłsudskim od POW-u, od Polskiej Organizacji Wojskowej. No i ma dwa krzyże walecznych za dwie wojny. Trudno powiedzieć, żeby pani miała dobre referencje. Dlatego zdecydowałam się na tę dziurę. Ciągle jeszcze nie chadzam na kompromisy. Jestem człowiekiem pod 60. Współczesność brzmi inaczej dzisiaj, niż brzmiała 10 lat temu. Trzeba mieć słuch na współczesność. Trzeba słuchać świata, a się usłyszy ten puls, który uczyni film, autorski nawet, nie idący na kompromis nawet, filmem współczesnym. Prawda jest taka, że są zwierzęta, są dzieci, są starsi, są dorośli. Jest wesoło, a czasem k***sko smutno. To jest dopiero komplet. No można udawać, ja nie udaję. Stanek sam idzie szkoły baletowej i spadam stąd. No Marysia jest kimś zupełnie szczególnym. Ma taką ludzką skromność i taką kinderstubę wziętą z poznańskiej rodziny. Jej ta obecność na planie filmowym i sukces, który ją bez wątpienia czeka, nie zepsuje. No tak, Marysia jest nie z tego świata. Marysia! Z Marcinem nie współpracowałem wcześniej. Ten potencjał tajemnicy, który tkwi w jego osobie, w jego sylwetce, w jego sposobie komunikowania się przez ekran z widzem, no to wszystko ciągnęło w kierunku takich tajemniczych, często umundurowanych postaci, prawda? A no, mi się zdawało, że w nim jest dużo ciepła, że w nim jest potencjał komediowy na przykład nieodkryty i że trzeba tylko pogrzebać. No i chyba się nie pomyliłem. Jedziemy na egzamin. 667 km w linii prostej. W linii pijackiej, czyli twojej, jakieś 800. Dlaczego balet? Znaczy ja nie jestem miłośnikiem baletu, przyznam się panu. Jak również nie jestem miłośnikiem sztuki operowej, choć rozumiem, że można się nią zachwycać. Chciałem tę moją bohaterkę, czy bohatera dziecięcego, bo miałem intuicję, że to musi być ktoś bardzo malutki, umieścić w opresji. W takiej opresji, którą trzeba przełamać, żeby dojść do sukcesów. Więc balet, Bieszczadzka Wioska i Marzenia to jest taki komplet, który na pozór nie da się zrealizować. Więc stąd się wzięła ta potrzeba przewiezienia jej przez całą Polskę do szkoły baletowej, żeby postawić ją w takiej opresji, żeby widz, krótko mówiąc, bardzo z nią, bardzo jej kibicował i bardzo z nią współodczuwał, żeby chciał być świadkiem jej sukcesu i towarzyszem jej podróży. Masz jeszcze jakieś problemy? Chcesz o nich powiedzieć Panu Bogu? To przyjdź do kościoła. A skąd w ogóle taki zwariowany pomysł, czyli moi drodzy, Borys Szyc jako ksiądz? Wie pan, ja takich księży spotykam. Na przykład Tomek, który z Mazur, który daje śluby w t-shircie z napisem po odejściu od ołtarza reklamacji nie przyjmuje się i jeździ w rajdach samochodowych.
No jest mnóstwo pięknych oszołomów. Tak pięknych, że aż się nie chce wierzyć. I nawet jak używają tego archaicznego języka, jak namawiają do stawiania się w kościele, to w ich ustach to brzmi jakoś zupełnie inaczej, tak właśnie współcześnie. No i sumą tych spotkań, taką postacią, która jest zszyta z tych wielu spotkanych przeze mnie postaci księży, jest Borys Szyc, jest ksiądz Pietryga filmowy. A przecież na YouTube można obejrzeć te filmiki z księdzem, który śpiewa, rapuje i robi jeszcze inne dziwne rzeczy. No i przez kogo by nie było bliżej do Pana Boga, to warto na niego zwrócić uwagę. Niech to będzie wytatuowany ksiądz, jeśli bliżej przez niego do dobra, bliżej przez niego do Boga, to niech sobie będzie. Amen. O, właśnie, amen.